spektaklu wszystko w rodzinie gram rolę policjanta. To jest taka niekoniecznie główna rola, ale taka, bez której się fabuła nie może obyć. To jest ten taki element zagrożenia dla głównych bohaterów, no, który powoduje, że oni popadają w coraz głębszą matkę i zawikłanie. Co się też oczywiście odbija na tym nieszczęsnym sierżancie policji, który w to wszystko jest zamieszany. W tym szpitalu pracuje mój bratanek. To też ważna postać dla sztuki i dla całej akcji. No, dzieje się jak to w farsie. Tysiąc rzeczy w jednej sekundzie. Chyba jest zabawnie. No właśnie. To nie pierwsza twoja rola w komedii, nożyczki, okno na parlament i tak dalej, i tak dalej. Co biega. Tak, ale po raz pierwszy pracujesz z Pawłem Aignerem, no na pewno mistrzem pewnego gatunku, chociaż jak on sam mówi, po raz pierwszy robi farsę. Jak to jest pracować z Pawłem Aignerem? Paweł się przyznaje, że po raz pierwszy robi farsę, ale chyba nie do końca tak jest. To świetny reżyser, on doskonale czuje komedię. I to, co taką dla mnie wartością dodaną tego spektaklu jest to, że oprócz zachowanych wszystkich tych mechanizmów farsy, które decydują o tym, że ona jest atrakcyjna, śmieszna, zabawna i ludzie powinni ryczeć ze śmiechu, bo tak to powinno być. Ta nasza wersja też jest bogatsza w takie teatralne, dramatyczne bardziej odejścia, co według mnie bardzo fajnie kontrapunktuje całą tę szaloną akcję, która dzieje się na scenie. Powiedz mi, bo tak patrzę na twój kostium. Skąd brałeś inspirację do roli policjanta, bo policja jest na ustach nas wszystkich i to od wielu lat. Tutaj to zadanie jest dosyć określone. Tak jak powiedziałem, to jest postać, która musi popychać całą sytuację do przodu, która napędza intrygę w tym przedsięwzięciu scenicznym. Nie powiem, żebym ja szukał jakiejś inspiracji, czy odchodził, czy próbował znaleźć jakąś charakterystyczność tej postaci. Łatwo jest przeszarżować, a ja wolałbym nie przeszarżować w komedii. Może pewnie z czasem, jeśli poczujemy się trochę swobodniej i zobaczymy, jak to funkcjonuje już w odbiorze widzów, może jakieś takie aberracje się mogą zdarzyć, bo to ponosi aktora czasem. Ale raczej nie. Raczej ja starać się będę trzymać w ryzach, żeby nie próbować być ważniejszym spektaklu niż w rzeczywistości jest. I na koniec. Wiadomo, że komedia to jest najtrudniejszy gatunek, ewidentnie. Jak jeszcze, nie wiem, czy w ogóle śpiewacie, to chyba nie. Natomiast powiedz mi, czy zgadzasz się z tym, że farsa to matematyka? Do pewnego stopnia tak. Znaczy, jeśli się założy tylko taki matematyczny sposób wyliczenia scen, zrobienia scen, rytmizacji tekstu, podawania tego tekstu, Można to zrobić. Oczywiście osiągnie się właściwy efekt, ale można dużo więcej w farsie. I ten materiał, i mam nadzieję, że ten spektakl to udowodni. Że można się też ciekawiej tym jeszcze pobawić, niż sama konstrukcja farsy daje taką możliwość.